Czy masz świadomość? Obraz jest jednoznaczny. Centrum globalnej władzy właśnie się buduje, co najmniej dla świata zachodniego. Na szczycie lub na froncie tej konstrukcji widać cztery wielkie fundusze: BlackRock, Vanguard, Fidelity i State Street. Wielka czwórka to jednak raczej przedostatnie niż ostatnie piętro piramidy władzy. Wyższymi władcami byliby ci, którzy rządzą Wielką Czwórką. Formalnie za ich lidera uchodzi Larry Fink, zdolny finansista, który w 1988 założył BlackRock i do dzisiaj kieruje firmą. Ale to przecież tylko zarządca, sam mający już niewielki udział w kapitale firmy. On też komuś podlega i nawet przynajmniej formalnie może być odwołany. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski i kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Ja przeczytałem właśnie fragment eseju Lęk przyszłości pana Marka Chlebusia, który to esej publikowaliśmy jakiś czas temu na łamach tygodnika Spraw Obywatelskich, a autora dzisiaj gościmy właśnie w ramach podcastu. Marek Chlebuś, wieloletni członek Komitetu Prognoz Polskiej Akademii Nauk, futurolog, z wykształcenia fizyk i finansista, z zawodu niezależny badacz i doradca, współautor książki Czy świat należy urządzić inaczej? Schyłek i początek, wydanej przez Komitet Prognoz Polska 2000+ przy prezydium PAN. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry, dzień dobry. Panie Marku, kto i co kryje się za Wielką Czwórką? O, to jest pytanie bardzo trudne. Ja myślę, że tak całkiem wprost na nie nie będę umiał odpowiedzieć, aczkolwiek mogę zbliżać się do tej odpowiedzi. Jak gdyby pan pozwolił, to zacząłbym od takiego krótkiego przeglądu literatury, takiej must read, prawda, którą w zasadzie, żeby te tematy poruszać, o których ja piszę, żeby je pogłębiać, to należałoby przynajmniej wiedzieć o tym, że takie pozycje istnieją, albo poczytać chociaż ich fragmenty lub omówienia. Jeśli mógłbym od tego zacząć, ja potem dojdę z powrotem swojej pracy i wtedy, bazując już na dorobku tych innych autorów, coś będę mógł troszkę więcej powiedzieć, ale po nazwiskach to będzie mi trudno polecieć. No dobry pomysł. To proszę, co warto czytać dzisiaj? Jeśli chodzi o kształtujący się nowy ustrój, o budujące się struktury nowej władzy, o przemiany gospodarcze, w ślad za tym społeczne, polityczne niedługo, to jest kilka książek, o których należałoby wiedzieć. Pierwsza z nich zresztą była u Państwa omawiana po Waszym portalu Instytutu Spraw Obywatelskich. To jest książka Songa Hongbinga. Akurat mi tu służy za podkładkę pod telefon. Wojna o pieniądz. To jest książka, która była wydana w roku 2007 w Chinach, w Polsce w 2010. Prawdopodobnie jest jeszcze dostępna w księgarniach, a jeśli nie, to jest dostępna w internecie PDF, można poczytać. Jest to książka dość pechowa w tym sensie, że Hongbing opisuje system, który właśnie przybył. On był aktualny, jak ten go padał, on był aktualny, kiedy on zbierał dane, dość benedyktyńską pracę wykonał wielki zespół ludzi, cały instytut i wydał tę książkę w 2007 roku, na rok przed kryzysem subprime'ów, w którym ta wielka czwórka się upasła bodaj dwu czy trzykrotnie natychmiast i przeskoczyła wszystkie wielkie banki. I ukształtowały się jakby nowe instytucje globalnej dominacji. Ale co on opisuje, to warto wiedzieć, bo jest to jedyna z tych pozycji, która dość obficie wymienia nazwiska. Ja bym je oczywiście mógł przytoczyć, ale nie mam pojęcia, na ile one są historyczne, na ile aktualne. To się wszystko zmienia. W każdym razie Hongbing opisuje kształtowanie się porządku
finansowego świata, jeśli za tym władzy gospodarczej, porządku finansowego w XX wieku. W XX wieku, w który wchodzono z takim ładem, że rządziło światem kilka rodów cesarskich zlokalizowanych w Europie, mających kolonie i w zasadzie większością świata to panowało towarzystwo, wiązało ich coś, co się nazywało Święte Przymierze, to było takie mocno chrześcijańskie. No i cóż, i Wielka Brytania była mocarstwem, które panowało nad oceanami. To był początek XX wieku. A w połowie XX wieku już nad oceanami nie panowała Wielka Brytania, tylko Stany Zjednoczone i już nie rządziły rody cesarskie, tylko rody bankierskie. Kilkanaście rodów bankierskich, które zbudowały sobie instytucje dominacji. Pierwszą w 13 roku, 1913, to był Fed amerykański. To się nazywa Zarząd Rezerwy Federalnej, ale to jest konglomerat 12 prywatnych banków. W 30 roku zbudowano BIS, Bank Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei. W 1944 roku zbudowano instytucję Bretton Woods, tak zwane, czyli Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. I ten konglomerat czterech instytucji zapewniał kontynuację jakby władzy, dominacji, przywilejów no, ojcom założycielom tego systemu. I Hongbing to opisuje, trochę leci po nazwiskach. Niestety trochę przytacza plotek, za którymi nie stoi warsztat naukowy. Zresztą w ogóle książka Hongbinga, czy książki, bo to już jest szósty tom teraz wydany, trzeba czytać z tą świadomością, że jest to pisane na zamówienie partii komunistycznej chińskiej i że Hongbing wyraźnie kieruje, tak jak Machiavelli do księcia, prawda, pisał swojego księcia, tak Hongbing kieruje to do władz chińskich i opisuje przeciwnika. Przeciwnika, którym jest właśnie konglomerat światowych władz finansowych, z którym Chiny muszą się zmierzyć. Albo go pokonać, albo nie dać się przynajmniej pokonać. A to jest książka Hongbinga, o niej warto wiedzieć. Ona zawiera dużo bardzo ciekawych informacji, no i trochę chyba niepotrzebnych trendów na poziomie takiego blogerstwa. No ale to jest książka polska. Omawiam. Dobrze, to był system, który, że tak powiem, opisany system odchodzący. Znaczy, ci ludzie, którzy tworzyli ten system, te rodziny, które kontrolowały ten system pieniężny świata, bez wątpienia nie oddały władzy. Te instytucje, które ja za chwilę będę starał się opisywać, one nie mogą działać wrogo do nich, ani konkurencyjnie. Takiej władzy się bez wojny nie oddaje, wojny na razie nie było. Następna książka, którą należałoby tu przytoczyć, to jest James Gladfelder. To jest Szwajcar. Szwajcar z fizyk zresztą. Podoba mi się to, bo ja też jestem fizykiem, byłem w każdym razie. On jest fizykiem z Politechniki Curyckiej, tam studiował, tam pracuje i napisał w 2012 roku, był współautorem pracy Who Controls the World, a w 2013 Springer Verlag wydał jego książkę Decoding Complexity, która to książka jest dostępna. Wciąż w Google Books to można kupić za 100-kilkadziesiąt funtów czy dolarów, jeśli ktoś chce, aczkolwiek nie warto. Jest to książka ściśle matematyczna, są to badania statystyczne przeprowadzone, kupę wyrażeń, tabelek równe. Gladfelder po prostu wziął wszystkie dane z spółek globalnych giełdowych, było ich kilkadziesiąt tysięcy, wsadził to do komputera, który oprogramował tak, żeby komputer wyszukiwał wpływy, dominację, kto nad kim dominuje, kto szczególnie kto jest czyim właścicielem. I komputer mu najpierw wykrył 100-kilkadziesiąt firm, które są takim jądrem tego systemu giełdowego światowego, a potem w ramach kolejnej filtracji doszedł do kilkudziesięciu. To było dość wstrząsające dla opinii publicznej. Ówczesny wiceprezes Banku Anglii powiedział, że jakby od nowa by trzeba definiować system finansowy świata, bo tego żeśmy nie wiedzieli, co mnie dziwi. To znaczy mnie to dziwi, że on się zdziwił, bo Bank of England to jest samo jądro systemu i on powinien więcej wiedzieć, a szczególnie więcej, bo nie musiał znać wyników Gladfeldera, zanim on je uzyskał. Natomiast mógłby choćby znać słowa
Roosevelta. Ja jego zacytuję, tego Roosevelta. Wtedy jeszcze nie prezydenta, w 1932 roku on startował w kampanii wyborczej i w ramach kampanii powiedział tak. Odkryliśmy, że 2/3 amerykańskiego przemysłu skoncentrowana jest w rękach kilkuset spółek. W rzeczywistości te spółki są pod kontrolą nie więcej niż 5 osób. Odkryliśmy, że biura pośredników giełdowych z 30 banków oraz banków handlowych decydują o przepływie kapitału Stanów Zjednoczonych. Innymi słowy, odkryliśmy wielką, silnie skoncentrowaną gospodarczą siłę znajdującą się w rękach małej grupy ludzi. Wszystko to dokładnie przeczy wygłaszanym przez prezydenta Hoovera peanom na cześć indywidualizmu. I rzeczywiście, jeżeli spojrzeć się na te wyniki Duttfeldera, to można jest głęboko uzasadnione zwątpienie w wolny rynek, bo w grupie kilkudziesięciu firmy to nie ma sensu się porozumiewać poprzez rynek, można się dogadywać, a tym bardziej, że ta kondensacja rzeczywiście jest większa, jest mniej więcej taka, jak opisywał Roosevelt. Druga książka, która wyszła w tym samym roku, co ta książka Duttfeldera, to jest Piketty. Thomas Piketty, Francuz, napisał książkę Kapitał w 21 roku, po polsku wydaną w 2015. On z takich pozycji neomarksistowskich, lewicowych, silnie opisuje aspekt społeczny tej koncentracji kapitału. Opisuje, jak rosną dysproporcje, jak rosną nierówności, jak rosnie rozwarstwienie w społeczeństwie, jak bogaci się bogacą, biedni biednieją, klasa średnia popada w status taki niepewny, jak ktoś to w Polsce, ktoś to powiedział, że pracownika korporacji od bezdomnego dzielą 3 raty kredytu. A więc coś takiego, wielokrotnie podobne sentencje powtarza Piketty. To jest książka wydana w Polsce, długa bardzo. Może ją warto czytać, a może warto omówienia, a może fragmenty. To Piketty, który opisuje aspekty społeczne i wyraża głęboko uzasadnione zwątpienie, czy przy takich nierównościach możliwa jest jeszcze demokracja, czy wolny rynek, czy prawa człowieka. W ogóle można tak traktować, jak żeśmy się przyzwyczaili, jak to jest pisane w podręcznikach. Jak można mówić o równych prawach kogoś, kto zarabia $1000 rocznie i kogoś, kto zarabia $1000 na sekundę, prawda? Bardzo trudno. No dobrze, to Piketty, ja go tylko wzmiankuję, bo to nie należy do tego głównego nurtu wywodu. I w końcu praca chyba najważniejsza z tych wszystkich. Ona jest na zaprzyjaźnionym z państwem portalu nowyobywatel.pl. Tam Marcin Malinowski napisał artykuł Kto rządzi światem? To było 17 września 2017 roku opublikowane. On, cały ten artykuł tak naprawdę jest pisany jako znakomite, syntetyczne omówienie książki Hansa Jürgena Jakobsa, do kogo należy świat, Wem gehört die Welt, po niemiecku niestety, ja nie znam wydania angielskiego, być może jest. To jest książka z 2016 roku. Jest to niesamowicie dobry artykuł, który warto czytać, on jest dostępny za darmo w internecie, który pokazuje te wielkie fundusze, o których ja mówię, akurat Jakobs mówi o Wielkiej Piątce, tam jeszcze dolicza któryś fundusz, inni autorzy mówią o Wielkiej Trójce. Ja doszedłem do Wielkiej Czwórki, dlatego że to mi się sumowało do PKB Ameryki. Po prostu, kiedy pisałem, wziąłem 30 stycznia, podczytywałem artykuły o tych głównych funduszach z Wikipedii angielskiej i sobie zacząłem sumować. Wyszło mi, że te pierwsze 4 fundusze, czyli BlackRock, Vanguard, Fidelity, State Street, kapitały w zarządzie mają na poziomie 21,83 biliona dolarów, a PKB Ameryki jest 28, czyli już o bilion większe i to według tych danych z 30 stycznia to tak było. I stąd skoncentrowałem się na Wielkiej Czwórce. Zresztą byłoby bardzo nierozsądne odrzucanie State Streeta, który jest najmniejszy z tych 4 funduszy, jeśli chodzi o kapitały w zarządzie. On z kolei ma gigantyczne kapitały w administrowaniu, tam 30 parę bilionów dolarów już samodzielnie przewyższa PKB Ameryki, a wszystko to razem zsumowane zbliża się do połowy PKB światowego. I no, to jest taka skala koncentracji kapitału i koncentracji własności, o jakiej chyba żeśmy nie wiedzieli. To znaczy. No właśnie, panie Marku, ja tutaj się wtrącę, bo wymienił pan tą Wielką Czwórkę lektur. A czy pan, analizując ten temat,
dostrzega, że on w ogóle jest poruszany w debacie publicznej, w głównym nurcie? Czy wiemy o tym, czy obywatele mają tego świadomość? Obywatele to raczej nie, ale profesorowie ekonomii, przynajmniej niektórzy tak, tylko są rozsądni, wiedzą z czego żyją i jakie artykuły są nagradzane, prawda? Więc się z tym nie afiszują, ale wiedzą. Ja nawet w radiu słyszałem jakieś rozmowy z ekonomistami, którzy mówili o Wielkiej Trójce. To się zdarza, to jest temat trochę... Znaczy, te fundusze wypełzły spod swojego kamienia już. One już są tak wielkie, że nie mogą się chować pod kamieniem i już muszą na świetle dziennym się troszkę ujawniać i się ujawniają. Zakładają, na przykład BlackRock ma oddział w Polsce, inwestują na giełdach światowych i one już nie ukrywają swojego istnienia. Zwłaszcza, że wywierają wielki wpływ na instytucje międzynarodowe. Na przykład BlackRock doradza Unii Europejskiej, jeśli chodzi o, to się nazywa zielone finanse. No i jestem gotów się założyć. A czy pan myśli, że również mają wpływ na polski rząd? Zaraz do tego dojdziemy. To, co z czym ostatnio wyskoczył ten Timmermans, tak, jakieś tam 55 coś tam, ni z gruchy, ni z pietruchy, przyspieszył jakieś cele klimatyczne, to idę o zakład, że to mu pisał BlackRock właśnie. Z kolei prezydent Trump w lipcu zeszłego roku zlecił BlackRockowi zarządzanie wychodzeniem z kryzysu covidowego. Teraz, jak to wygląda z państwami? No ja trochę muszę zrobić skrót w stosunku do tego, co planowałem mówić, najwyżej potem się cofnę. Proszę zauważyć, żyjemy w takich czasach, że przez ostatnie kilkanaście miesięcy wszystkie liczące się państwa świata robią skoordynowane ruchy zgodnie maszerów. Znaczy podlegają czyjejś władzy, a co najmniej skutecznej inspiracji. Kto ich tak inspiruje? No do tego, że zamykają ludzi w domach, że zamykają im sklepy, firmy, że każą im się szczepić, że im zakładają te maseczki. No kto to robi? No robi to Światowa Organizacja Zdrowia, prawda? Światowa Organizacja Zdrowia, która jest powołana umową międzynarodową, finansowana jest przez państwa, ale nie tylko, bo też jest finansowana przez sponsorów prywatnych i zaraz powiem, dlaczego to jest ważne. Prezesem tej instytucji jest taki on się nazywa Gebrejesus się nazywa, Etiopczyk. On jest chyba dość nieśmiały, bo się rzadko wypowiada, natomiast chętnie o tej epidemiologicznej sytuacji mówi Bill Gates. Tenże Bill Gates, założyciel Microsoftu. I czemuż tak on mówi o tej epidemii? I czemuż tak się rozgłośnie tutaj wypowiada? Ano temu, że jest głównym sponsorem tej organizacji. Z głównym prywatnym sponsorem jest jego fundacja Gatesów. A skąd fundacja Gatesów ma pieniądze? No z Microsoftu. A kto rządzi Microsoftem? No oczywiście nie Bill Gates już dawno, prawda? Microsoftem rządzi Wielka Czwórka, która, jak liczyłem tydzień czy dwa temu, ma przeszło 30% kapitału Microsoftu. Kapitału, który jest gigantyczny, to jest 2 biliony dolarów, prawda? Oni tym dysponują i sobie rządzą. Czyli sznurki od tej Wielkiej Czwórki poprzez Microsoft, poprzez Fundację Gatesów, poprzez Światową Organizację Zdrowia prowadzą nie tylko do polskiego rządu, ale do rządów w większości krajów rozwiniętych, które tutaj zgodnie się stosują do tej polityki epidemicznej, szczepią obywateli posłusznie i tak dalej. Więc nie wiem, czy ja panu odpowiedziałem na to pytanie, ale tyle umiem powiedzieć, no bo to są fakty, co ja przedstawiam. To są te powiązania, są rzeczywiste. I tam te sznurki biegną. A kto za nie ciągnie i jak często, to ja już tego po prostu nie wiem, nie chcę spekulować. No dobrze, to odpowiedziałem jakoś tak na to. Tak. No warto też dodać, że Microsoft planuje duże inwestycje w Polsce, jeśli chodzi właśnie o rozwój korporacji. Czy masz świadomość? Dostarczamy ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. No tak. No, Polska jest akurat w tym przypadku jest wielkim zagłębiem świetnych informatyków. Tu mamy kapitalną szkołę informatyczną.
głównie w Warszawie, no, to trudno się dziwić. Microsoft robi wiele różnych inwestycji, także w nieruchomości infrastrukturalnych, energetycznych, w żywność, właśnie medycznych. Ja bym się nie chciał na tej firmie koncentrować, bo omawiam wyższe piętro władzy jeszcze, właśnie tę wielką czwórkę. Ta wielka czwórka, według danych, które ja mam sprzed kilku lat, zarządzała około 24-25% indeksu Standard & Poor 500. Czyli spośród 500 największych firm spółek amerykańskich notowanych na giełdzie, miała średnio 25% w nich udział. To są praktycznie wszystkie firmy, jakie umiemy wymienić amerykańskie. Znaczy, trudno by nam było wymyślić taką nazwę, której tam nie ma. Chyba tylko według tego Malinowskiego, którego tu cytowałem, chyba tylko Zuckerberg się wyłamał i on ma podobno, miał wtedy, kiedy Malinowski pisał, czyli 4 lata temu, miał 60% głosów w tym, no jak to się jego nazywa, Facebooku. A pozostałe firmy były już znakomicie kontrolowane przez kapitał wielkiej czwórki. Skala działalności tej firmy, jak te firmy działają? Mają udziały w tych różnych spółkach i wydają im zalecenia, prawda? Ileś tam setki razy w roku jakieś tam zalecenia. Na przykład teraz już kupujemy tylko samochody elektryczne, albo odchodzimy od aktywów węglowych, albo pilnujemy, żeby w zarządach była odpowiednia liczba kobiet. No jakieś tam takie różne zalecenia politpoprawne. I nie tylko politpoprawne, bo oczywiście głównym celem tych firm są zyski, rzecz jasna. I teraz ta wielka czwórka to jest konglomerat tych czterech firm. One są zresztą wzajemnie powiązane. Jedne w drugich mają udziały, ale nie jest to czworokąt, tak jak u nas był trójkąt Buchacza, bo ta dominacja jest niepełna. Należałoby się zapytać, komu służy ta wielka czwórka. Bo liderem tej grupy, tych zarządów, tych czterech firm jest Larry Fink, właśnie o którym tam pan już cytował go, znaczy o nim moją wypowiedź, który jest rzeczywiście zdolny, jest autorytatywny, no ale on się zajmuje zarządzaniem aktywami, a nie zajmuje się, no znaczy tak już było kiedyś, choćby w Polsce, że arendarze siedzieli na tych, no jak to się nazywało, w dworach i pilnowali folwarków, a państwo, że tak powiem, bawiło się dobrze gdzieś we Wiedniu. Czyli jakoś tak, więc pytanie, komu służy ten Larry Fink i komu służy ta cała grupa. I no cóż, jakby dwutorowo należałoby tego szukać. Jedno to jest zobaczyć, kto mu powierza kapitały do zarządzania, czyli dla kogo on pracuje, dla kogo wyciąga zyski, wyciska. A drugie to, kto go kontroluje, czyli zobaczyć, jacy są udziałowcy tych z kolei funduszy dominujących. I tam jakieś nazwy są, które ja bym nawet pewnie mógł tu przytoczyć, ale one mi nic nie mówią. Ja nie znam tych nazw. Szczerze, znaczy nie znam. Czytam je pierwszy raz, więc mogę powtarzać tak jak każde słowo, równie dobrze mogę powiedzieć pomidor. Tak? I tak naprawdę tego nie wiadomo. To by trzeba było zespół kilku przynajmniej researcherów, jakiś porządny budżet i z rok albo więcej pracy się usiąść w tych różnych dalekopisach, na tych Bloombergach, kogoś posadzić w Bazylei, kogoś w City londyńskim, kogoś w Nowym Jorku. To by należało wykonać ciężką benedyktyńską pracę, która pewnie nikomu do niczego by nie była potrzebna, bo ci, co mają wiedzieć, to wiedzą, ci, co mają nie wiedzieć, to i tak nie będą wiedzieć, bo im się zaszumi w głowach, że tak powiem, różnymi innymi informacjami. Ta sytuacja nie jest jakaś nowa, bo to ludzi szokuje, ta wielka czwórka, ludzi szokują te gigantyczne kapitały, oczywiście ich władza polityczna, bo takie kapitały korumpują polityków, tu nie ma co daleko szukać przykładów, choćby ten Nord Stream, prawda, mamy i to, że korporacje dążą do władzy politycznej i często ją uzyskują, to nie jest nic nadzwyczajnego. Ja przypomnę Hanzę, średniowieczną Ligę Hanzeatycką, wielką korporację kupiecką, prawda, która dominowała w handlu na Morzu Północnym, no właściwie to od Portugalii aż tam po
po Estonię. I Hansa, jak chciała egzekwować swoje przywileje, swój monopol, to wypowiadała wojny państwom. Wygrała wojnę z Norwegią, wygrała wojnę z Danią, a jej koniec się zaczął, kiedy zaczęła przegrywać wojnę, znaczy właściwie nie przegrała z Holandią, ale jak się Holandia już połączyła z Anglią, to Hansa zaczęła osłabiać i poszczególne miasta zaczęły reiterować, wychodzić z tego związku, ale on setki lat istniał i miał się dobrze. Jeszcze inne korporacje, troszkę bardziej nowożytne, to kompanie wschodnioindyjskie, angielska kompania wschodnio, znaczy brytyjska, bądź holenderska. One miały uprawnienia władz państwowych, one były podmiotami prawa międzynarodowego, one miały ambasady w różnych państwach, one miały floty, one miały armię, one toczyły wojny, one zarządzały koloniami, one okupowały różne państwa. To były gigantyczne potęgi i kłudy tamtym naszym Googlom do nich na razie, prawda? Więc jeszcze im trochę przestrzeni zostało do wzrostu. Ostatnio, w zeszłym roku, zależne spółki od tej wielkiej czwórki pokazały trochę zęby i troszkę nadepnęły prezydenta Trumpa, prawda, i władzę publiczną amerykańską. I zresztą dość bałamutnie uzasadniając to interesem publicznym, na którego straży w zasadzie stoi rząd federalny, prawda? No ale tak sobie uzurpował takie prawo akurat Twitter. To troszkę pobudziło polityków do refleksji, że w zasadzie tracą władzę, tracą kontrolę, o ile ją mieli, ale tracą perspektywy kontroli nad różnymi procesami. Nawet ostatnio jakieś G20 tutaj zebrało się i bardzo zabawnie miałknęło zamiast ryknąć, mówiąc o opodatkowaniu zysków, prawda, tych big techów, tych wielkich korporacji, opodatkowaniu zysków, które, no, nie pamiętam, no, ja kiedyś pracowałem w finansach, zyski się ustala samemu, zawsze mogą być zerowe. Więc ten podatek też będzie zero, niezależnie od tego, jaką stawkę procentową wymyślą. Jedyne, czego się boją te big techy i czego boją się te fundusze, to jest podatek transakcyjny. To jest szczególnie znany jako podatek Tobina przy ruchach kapitałowych. No i to, czego się naprawdę boją, to jest postępowanie antytrustowe, które teoretycznie powinno być wszczęte już dawno, co wcale nie jest takie łatwe. Jak próbowano podzielić Standard Oil Rockefellerów, to zajęło chyba ze 3 kadencje prezydenckie i dopiero wtedy, kiedy prezydentem został aktualny prezes Sądu Najwyższego i nie rezygnował z tego stanowiska, połączył te kompetencje, dał radę podzielić Standard Oil, nazywał się Taft. Prezydent i to był chyba 1911 rok. A Rockefeller dysponował kapitałami na poziomie 2-3% PKB Ameryki, a tu mamy więcej niż 100%, prawda? I to rośnie, to cholernie szybko rośnie. Ja brałem dane z 30 stycznia i tak z ciekawości zobaczyłem 29 czerwca, czyli 5 miesięcy później, jak wygląda ta suma kapitałów w zarządzie tej wielkiej czwórki. Otóż wzrosła o 36% 5 miesięcy. O 36%. No, w tej pracy Malinowskiego, którą serdecznie polecam wszystkim, on pokazuje wykres, jak BlackRock puchł podczas poprzedniego kryzysu, chyba dwukrotnie urósł, tak? Czy prawie trzykrotnie w kapitałach. To tak gwałtownie rośnie wszystko. I stąd ja, tak jak wspominałem o 25% w indeksie Standard & Poor's 500, to pewnie dzisiaj to jest dużo więcej, ale nie chcę zgadywać. Ja nie chciałbym uniknąć... Ponieważ mówię o rzeczach niepoprawnych, antysystemowych, no chciałbym uniknąć takich skrótów myślowych, które pozwolą łatwo wykupić to, co ja mówię. Bo pomylę nazwisko, bo pomylę nazwę, bo przekręcę jakieś liczby i zawsze można to łatwo obalić. A przecież tak naprawdę główny wywód tej mojej pracy Lęk Przyszłości to jest taki, że ja dodałem 4 liczby, prawda, i porównałem z 5. To tam trudno się pomylić naprawdę. No dobrze, to wygląda na dzisiaj. Nie wiem, coś może jeszcze powinienem uzupełnić. A czego pana zdaniem obawiają się politycy, jeśli chodzi o Wielką Czwórkę? No ja myślę, że politycy nawet nie próbują tutaj. Nie próbują źle myśleć o tej wielkiej czwórce, bo to też ktoś może usłyszeć, więc myślę, że politycy są lokajami takich kapitałów po prostu i to wszyscy.
Jak się trafi ktoś taki, no powiedzmy, jak się trafi jakiś taki twardy polityk, to raczej go się nie przepuszcza przez te różne sita. Dopiero wojna pozwala takim ludziom wypłynąć. Do wojny jeszcze trochę zostało na szczęście. No. Także nie sądzę, żeby politycy mieli odwagę się przeciwstawić. A co pana zdaniem mogliby robić obywatele, którzy są świadomi tej sytuacji albo no, próbują szukać tutaj prawdy? Jak dzisiaj można stawiać opór? Ale czy należy, prawda? Skoro ta chciwość korporacji ma takie wykwity, jak ja tu pokazałem przykłady od średniowiecza i tworzy taką potęgę, skoro Roosevelt opisuje sytuację taką, jak dzisiaj ja opisywałem też, to być może tak ma być, no, może tak musi być po prostu. Trzeba by, co by można przeciwstawić władzy kapitału, to jest pytanie. Ale rozumiem, że tak musi być, to znaczy rozumiem, że jakby jedną z strategii jest czekanie, aż to się po prostu samo zawali. Czy to w ogóle jest możliwe, żeby to się zawaliło? Chyba nie. Znaczy, to się wali w tej chwili, bo te dodruki pieniądza, one niszczą system finansowy, na którym to się wszystko opierało. Być może dlatego tak jest skonstruowane te wielkie fundusze, one raptem puchną i tyją od 20-30 lat. Być może dlatego, że trzeba będzie wysadzić w powietrze te fundusze walutowe, te banki rezerwy federalnej tego dolara. Być może. Proszę zauważyć, że wśród tych autorów, których ja tu przytaczam, wcale nie tendencyjnie ich dobierałem. Dobrałem tych, których znam i których najbardziej ceniłem. Mamy Szwajcara, mamy Chińczyka, mamy Niemca, mamy, no, kto tu jeszcze jest? Francuza, prawda? Nie ma ani jednego przedstawiciela ekonomii czy myśli anglosaskiej. Dlatego, że ten system, który się wali, to jest właśnie system anglosaski. To jest system neoliberalizmu, bardzo takiego drapieżnego, takiego nieodpowiedzialnego społecznie. I ten system się wywraca. I to krytykują. To krytykują przeróżni ludzie. Oczywiście najczęściej z pozycji lewicowych, no bo z jakich można to krytykować? Skoro się radykalną prawicę krytykuje, to trzeba w kontrze do niej i jakiś inny system się utworzy, bo te instytucje prawdopodobnie, no wie pan, to jak wieloryb wyrzucony na brzeg, one się w końcu zawalą pod własnym ciężarem. Nie można rosnąć i rosnąć, nie można zrzeszać 100% świata, bo już więcej się nie da. I jak cała stabilność była oparta na tym, że się jedzie do przodu, a już nie można dalej jechać, bo 100% nie można przekroczyć, to się trzeba będzie przewrócić. Ale takie systemy nie upadają pokojowo. Proszę zauważyć, zmiana tego systemu, z jednej strony dominacji na oceanach, zabranie jej z rąk Anglii do rąk Ameryki, z drugiej strony zamiana tych rodów kilku cesarskich na kilka rodów bankierskich. Jakie to były straszne czasy. To była pierwsza wojna światowa, straszliwa wojna. Potem niesamowity kryzys, który wywłaszczył burżuazję, właśnie bankierzy zawłaścili ich majątki, prawda, czy ziemian, czy burżuazji. Paskudny kryzys, głód w Europie, prawdziwy głód. Potem koszmarna druga wojna światowa. To trwało wszystko od 14 do 44 roku. To trwało 30 lat niesamowitych cierpień z jakimś bardzo krótkim interludium między pierwszą wojną a wielkim kryzysem. Także no, upadek takich systemów to jest rzecz no, niefajna również dla tych, którzy im źle życzą. Więc ja myślę tak, że to warto wiedzieć. To warto wiedzieć, no cóż my możemy robić? My możemy wybierać polityków, którzy tutaj jakoś hojracko się odgrażają, że coś z tym zrobią. Oczywiście nie zrobią. Nie zrobią, rzecz jasna. Ewentualnie się gdzieś podczepił jak Schroeder pod Rurociak, prawda? Pod Gazprom. Także no, myślę, że jakiś alternatywny system gospodarczy i polityczny będzie powstawał. No, te nazwiska są symptomatyczne. Chiny, Francja, Niemcy, co tam jeszcze było? Szwajcaria. Tak. No,
jakiś inny system, tylko czy on będzie lepszy na pewno, prawda? Bo władza kapitału jest tutaj dość opresyjna, jest korumpująca życie publiczne i niszcząca relacje społeczne. No, ale czy władza tej sztucznej inteligencji w Chinach, które monitorują jak często korzysta pan z toalety, jak tam, czy nie je pan za dużo fast foodów, czy tam coś takiego, czy zatrzymuje się pan grzecznie na czerwonym świetle i potem z automatu przypisuje jakieś punkty, potem z automatu egzekwują jakieś decyzje dotyczące pana możliwości funkcjonowania w społeczeństwie, czy to jest lepsze? No ja mam wrażenie, obserwując tą rzeczywistość bardzo często i to, co pan teraz przed chwilą opisał, przypomina mi się książka i film Kubricka, Odyseja kosmiczna i końcówka tego filmu szczególnie, jak skończył człowiek, co mu zaoferowała sztuczna inteligencja, która w tej książce występuje pod nazwą HAL. No, niestety ta przyszłość nie jest pociągająca. A panie Marku, jeszcze na koniec, co się będzie działo w najbliższej dekadzie, dwóch, jakby pan miał się zabawić w przewidywanie, we wróżkę? No ten system finansowy będzie musiał się wywrócić. No, znaczy tego się nie da utrzymać już. Dolar jest uwolniony od kotwicy złotej od 71 roku i to już strasznie długo trwa, to jest 50 lat. Mało która waluta fiducjarna, mało który pieniądz papierowy trwał dłużej niż jakieś 30 lat, potem trzeba zwykle go wymieniać. Więc no, to raczej wyleci w powietrze. No, zresztą proszę zauważyć, Fed prywatny skądinąd dodrukowuje dolary, daje tym BlackRockom, one kupują na giełdzie, wykupują wszystko, potem wykupują nieruchomości od ludzi. To jest gigantyczne przewłaszczenie za ten pusty pieniądz drukowany, który w końcu dojdzie do ludzi. No i ci ludzie coś będą musieli za niego próbować kupić, a może już nie będzie co. Więc ja niestety spodziewam się wielkiego kryzysu finansowego, no a ślad za tym jakichś perturbacji społecznych, wręcz wojen. Ale myślę, że jak się patrzę na to, jak sobie te fundusze rozpisują tutaj działania, to myślę, że oni będą chcieli jeszcze jeden kryzys przejść, oprócz tego, co teraz mamy. Że to za jakieś tam mniej więcej 10 lat jeszcze jeden jakiś poważniejszy kryzys, dopiero najwcześniej przy tej okazji będzie dolar unieważniony. Najwcześniej. To tak ja sobie to wyobrażam i cóż, no na koniec jest to wiadomość z ostatniej chwili. Wczoraj podano do wiadomości, że naukowcy Google'a wymyślili kryształ czasoprzestrzenny, to w ogóle jakieś science fiction kompletne. Jeżeli im się to naprawdę uda, jeżeli zrobią porządny komputer kwantowy, no to Google nie będzie się musiał liczyć z żadnym rządem i zabłagał. Że będziemy przenosić się w przestrzeni, tak? Nie. Ten kryształ oscyluje, tak jak kryształy normalne mają powtarzalny wzór w przestrzeni, tak ten ma w czasoprzestrzeni i on po prostu wykonuje takie drgania, takie ruchy w jedną i w drugą, ale w nieskończoność, jak perpetuum mobile, tak? Bo po prostu jest powtarzalny całkowicie, nie wytraca energii i tak dalej. Generalnie to jest w poprzek zarówno mechanice newtonowskiej, jak termodynamice i jest to coś po prostu zupełnie błędnego, ja jako fizyk nic tego nie rozumiem. Ale czytam poważne nazwiska, cały tabun naukowców za tym stoi, poważne pismo, poważne ośrodki Stanford. Więc znaczy, no wie pan... Czyli czarodziejski pierścień Stalkiena, tak? Coś takiego, tak. I jeżeli pojawiają się tak dziwaczne zjawiska, tak no, szokujące, to jak kurde tam jakiś dolar, nie pan, nie będzie dolara, będzie coś innego. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj państwa i moim gościem był pan Marek Chlebuś, wieloletni członek Komitetu Prognoz PAN, futurolog, autor, współautor książki Czy świat należy urządzić inaczej, schyłek i początek. Panie Markuś, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję serdecznie. A z państwem żegna się Rafał Górski, Instytut Spraw Obywatelskich. Zapraszam do kolejnego podcastu już za tydzień w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Dziękuję, do widzenia i dobranoc.
Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu instytutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!